Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym już webinarium Akademii Fact Checkingu. Mam na imię Patryk, jest Patryk Zakrzewski, jestem członkiem Stowarzyszenia Demagog i koordynatorem Akademii Fact Checkingu, a więc tej naszej edukacyjnej, demagogowej działki, w ramach której spotykamy się nie tylko z uczniami, ale również z Państwem, nauczycielami i edukatorami. Zanim wprowadzę Państwa w temat dzisiejszego spotkania, chciałbym upewnić się, że wszystkie kwestie techniczne nam tutaj działają. Do komunikacji posłuży nam czat. Witam się z Państwem również tam. Tutaj widzę z Państwa stronę już powitania, więc mam nadzieję, że wszystko jest OK. Poprosiłbym też o sygnał, czy jest widoczna prezentacja, pierwszy slajd z tytułem dzisiejszego spotkania, tak abym miał pewność, że super, tak abym miał pewność, że tutaj widzą Państwo to samo co ja. Bardzo Państwa serdecznie witam. To jest ostatnie z 5 spotkań, które zaproponowaliśmy Państwu w ramach tego cyklu. To jest spotkanie, które będzie poświęcone tematowi najbardziej ogólnemu, myślę, spośród tych, które proponowaliśmy w minionych tygodniach, ale jednocześnie tematowi, który jest niejako fundamentem tych wszystkich działań, inicjatyw edukacyjnych związanych właśnie z krytycznym myśleniem i tematem weryfikowania informacji. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się troszkę bliżej temu, w jakim zakresie temat krytycznego myślenia w kontekście fact-checkingu, weryfikowania informacji możemy zgłębiać w naszych szkołach, ale jednocześnie zwrócić się również do Państwa z kilkoma pytaniami, tak aby stworzyć tutaj przestrzeń na wymianę doświadczeń i też próbę zastanowienia się, refleksji, czy w Państwa wypadku ten temat krytycznego myślenia jest podejmowany w takim zakresie, w jakim życzylibyście sobie Państwo tego. Rozpocznę może od takiej informacji, którą dedykuję szczególnie tym z Państwa, którzy uczestniczą dzisiaj w spotkaniu po raz pierwszy, że mamy już za sobą 4 spotkania na tematy, które wyszczególiłem na tym slajdzie. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z nagraniami, które sukcesywnie publikujemy na stronie platformademagog.org.pl oraz również dzięki współpracy z twórcami tego portalu na witrynie edunews.pl. Dodam, że te webinaria, dzisiejsze jak i poprzednie, odbywają się w ramach grantu realizowanego ze środków programu Aktywni Obywatele. No i cieszę się, bo dzięki temu te wszystkie spotkania, które dla Państwa organizujemy, ale również warsztaty w szkołach, mogą odbywać się nieodpłatnie. Podczas tych naszych poprzednich spotkań, które prowadziłem nie tylko ja, ale i moi redakcyjni koledzy Piotr Litwin oraz Mikołaj Rogalewicz, przyglądaliśmy się tematom stricte związanym z tematyką dezinformacji, tego, co potocznie znamy pod hasłem fake news. Rozpoczęliśmy właśnie od tego przyjrzenia się zjawisku fake news, temu, czym one tak naprawdę są, dlaczego to wyrażenie niespecjalnie pozwala nam opisać rzeczywistość. No i myślę, że to była taka dobra teoretyczna podstawa do tego, aby ten temat zgłębiać w kolejnych tygodniach. No i dalej przyglądaliśmy się takim zjawiskom jak bańka informacyjna, dieta medialna, algorytmy, które tworzą media społecznościowe i w końcu przetestowaliśmy także narzędzia weryfikacji informacji, tutaj skupiając się szczególnie na narzędziach wyszukiwania obrazem oraz analizy wideo. Więc mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie takim podsumowaniem, zwieńczeniem tych 5-tygodniowego cyklu, a dla tych z Państwa, którzy dołączyli dzisiaj do nas po raz pierwszy, taką inspiracją, zachętą do tego, aby temat faktów, opinii oraz krytycznego myślenia włączać w Państwa zajęcia lekcyjne. Tutaj dodam, że tematy, które poruszamy, są o tyle wdzięczne, że odwołują się z jednej strony do doświadczeń uczniów, ale również są silnie związane z przestrzenią online. Więc nawet jeżeli mają Państwo tego pecha i aktualnie albo za jakiś czas będą prowadzić zajęcia w formule zdalnej czy hybrydowej, to jest dobry moment, doskonały do tego, aby te treści dzieciakom zaproponować. Temat krytycznego myślenia w Akademii poruszamy dość regularnie. Tutaj przykład jednego z odcinków,
który wczesną jesienią tego roku nagrywaliśmy w ramach właśnie naszego podcastu Demagoga, więc zachęcam też Państwa do tego, aby sięgnąć w tamto, w to miejsce i zainspirować się również tą rozmową, którą ja miałem okazję poprowadzić z panem Jackiem Staniszewskim, historykiem, dyrektorem Akademii Dobrej Edukacji, a części z Państwa być może znanym również z podcastu Edugatki. Więc to tytułem wprowadzenia. Przejdźmy zatem do tego, czemu poświęcimy dzisiejsze spotkanie. Ja chciałbym wprowadzić elementy interakcji na tyle, na ile jest to możliwe podczas webinaru. Myślę, że tę część merytoryczną zamkniemy tak w około 30 minut. Takie mam założenie i mam nadzieję, że uda mi się zmieścić pozostały czas tego spotkania. Chciałbym przeznaczyć na Państwa pytania, bo być może w trakcie tego cyklu pojawiły się jakieś, których jeszcze nie mieliście Państwo okazji zadać. Rozpocznę zatem od takiego pytania, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o zadawaniu pytań. No więc od czego mógłbym zacząć to spotkanie, jeśli nie od zadania pytania właśnie? I to pytanie jest takie nieoczywiste, więc na pewno będę prosił Państwa o chwilę uwagi, chwilę zastanowienia. I za chwilkę pokażę, w jakim miejscu na to pytanie będziemy udzielać odpowiedzi. Poproszę Państwa o dołączenie do strony slido.com. Dla tych z Państwa, którzy nie znają tego narzędzia, to jest coś całkiem podobnego do narzędzia Menti, czy Mentimeter. Tam również należy wpisać 6-cyfrowy kod, który widzą Państwo na swoich ekranach i za moment będziecie mogli Państwo już odpowiadać na pytania, które dla Państwa przygotowałem. Więc poproszę o dołączenie tutaj do tej strony, a ja pozwolę sobie przenieść się na stronę, na której będziemy sobie tutaj te pytania wyświetlać. O właśnie, mam nadzieję, że teraz ponownie jest widoczny adres strony oraz kod, który należy wprowadzić. W razie, gdyby z jakichś przyczyn nie było to możliwe, proszę zasygnalizować to na czacie. Ja natomiast już teraz klikam kolejny slajd, tak aby wyświetliło się Państwu pytanie. Moje pytanie do Państwa. Jakie pytania jako nauczyciele, edukatorzy, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą zadajemy naszym uczniom za rzadko? Jakie pytania chcieliby Państwo zadawać swoim uczniom częściej, ale z jakichś przyczyn związanych na przykład obfitością podstawy programowej, jakimiś zasadami obowiązującymi w Państwa szkole, Państwa przyzwyczajeniem być może. Co sprawia, że tych pytań nie zadają Państwo tak często, jakbyście sobie Państwo tego życzyli? Tutaj zachęcam do tego, żeby nie pozostawać w żadnej szufladce. Tutaj pierwsza z odpowiedzi pojawia się, że pytania otwarte, ale to mogą być konkretne pytania, które chcielibyście Państwo wskazać, odwołujące się do absolutnie dowolnej sfery życia szkolnego, nie tylko. Chciałbym po prostu właśnie usłyszeć jak najwięcej tych propozycji, za chwilkę się do nich odnieść. Tutaj widzę, że z Państwa strony pojawiają się na liście uczestników podniesione ręce. Ja poprosiłbym o komentarze na czacie, bo w ten sposób jest mi najłatwiej Państwu odpowiadać. Nie mam dzisiaj wsparcia technicznego, więc poprosiłbym właśnie o zostawienie ewentualnej uwagi komentarza na czacie. Również ci z Państwa, którzy z jakichś problemów mają problem z zalogowaniem się do aplikacji Slido, również proszę o zostawienie tutaj odpowiedzi na moje pytanie na czacie. Będę zerkał i w jednym miejscu, i w drugim. No dobrze, pojawiają się nam pierwsze odpowiedzi. Ja sobie pozwolę tutaj scrollować, przewijać, tak żebyście Państwo też mogli zobaczyć, co Państwa koledzy, koleżanki, współuczestnicy proponują. Pojawiają się na przykład pytania o to, jak się czujesz. I widzę, że to pytanie tutaj się pojawia nieraz. Co czujesz, jak się czujesz? Ale również pytania, które zachęcają uczniów do tego, aby wyrazili swoje opinie na dany temat. Na przykład, co myślisz na ten temat? Co ci się nie podoba? Czy można to ująć inaczej? Co o tym myślicie? Dlaczego tak myślisz? Czyli pytanie dotyczące tego, jakie są powody ukształtowania takiej, a nie innej opinii. Jakie jest Twoje zdanie? Czyli pytanie o to, co uczniowie na dany temat mają do powiedzenia. Niekoniecznie to, czego się dowiedzieli ze źródeł, ale
ale ich własna perspektywa. Jak myślisz, dlaczego? Czyli pytanie, które tutaj nam odwołuje się do jakiegoś rodzaju korelacji, być może związku przyczynowo-skutkowego, ale też do logicznego myślenia uczniów, z którymi pracujemy. Tutaj wcześniej się pojawia jeszcze pytanie również o odczucia, czy wszystko u nich dobrze, czyli takie pytanie dotyczące nie tyle nawet przedmiotu lekcji, co dobrostanu uczniów, ich nastroju, samopoczucia. Kolejne pytanie, co czujesz, gdy ktoś jest dla ciebie niemiły? Czy czujesz się wyłączony z grupy, bo nie używasz TikToka, Facebooka? Tutaj pytanie dotyczące tego, jakie są odczucia w sytuacji jakiegoś, nie wiem, dyskomfortu, czegoś nieprzyjemnego, jakiejś sytuacji, która się dzieje. Być może w odniesieniu do sytuacji, której jako edukatorzy, nauczyciele jesteśmy obserwatorem i w związku z tym staramy się też do niej nawiązać. Jak to, czego się nauczyłaś, wpływa na twoje życie? To jest fenomenalne pytanie, które pokazuje, że to, czego uczymy się w szkole, czego uczniowie uczą się w szkole, może mieć realne przełożenie na nasze funkcjonowanie w codzienności. A myślę, że te sytuacje, w których to przełożenie jeden do jednego z dnia na dzień nie jest zbyt częste, ale na pewno zdarza się wiele takich sytuacji, gdzie rzeczywiście jakieś umiejętności, wiedza zdobyte podczas lekcji procentują już tego samego czy następnego dnia. Więc myślę, że to pytanie pozwala uczniom nawet zastanowić się, poddać refleksji, czy ten czas spędzony w szkole rzeczywiście ma sens, czy realnie wpływa na nasze życie. Ono jest o tyle ryzykowne, że w przypadku tej odpowiedzi możemy i musimy być na to gotowi usłyszeć, że nijak te informacje zdobyte wpływają na życie uczniów, ale to być może dla nas, edukatorów, będzie sygnał, że warto zastanowić się, czy podejmowane tematy podczas zajęć rzeczywiście mają dla uczniów wartość. Oczywiście nie zawsze to my decydujemy o tym zakresie tematycznym, ale no, co najmniej jako edukatorzy, nauczyciele jesteśmy w stanie jakoś te tematy tak opracować, aby dla uczniów, przez uczniów były widziane jako wartościowe. I tutaj dwa ostatnie komentarze z Państwa strony. Co by było, gdyby? Czyli pewna alternatywa, budowania alternatywnych scenariuszy, które na pewno uruchamiają takie krytyczne myślenie wobec rzeczywistości, że możemy, że rzeczywistość jest czymś, co jesteśmy w stanie modyfikować. Pytanie, które na pewno no pokazuje, że w jakimś zakresie my jako jednostki, czy nasze społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni za zmianę, która dzieje się tu i teraz, bądź w przyszłości. Więc to jest na pewno bardzo fajne pytanie. No i w końcu, po co i dlaczego się uczysz? Jaki jest cel tego, że się uczysz? Tutaj do studiujących. Oczywiście w przypadku uczniów mamy obowiązek szkolny, więc to pytanie, w przypadku tego pytania możemy usłyszeć, że no jest to po prostu mój obowiązek, dlatego to robię, ale być może mamy wśród swoich uczniów osoby o szczególnych zainteresowaniach, osoby, które, nie wiem, uczestniczą w jakichś kołach zainteresowań. No i tutaj do nich to pytanie na pewno warto zaadresować. Dowiemy się pewnie, jakie jest źródło ich zainteresowania danym zagadnieniem. I w końcu, czy wiesz, jak się przygotować, jak się tego nauczyć? To jest świetne pytanie z poziomu meta, które pozwala zorientować się, czy nasi uczniowie są gotowi do tego, żeby przyswajać jakieś informacje, jakieś umiejętności i przede wszystkim, czy wiedzą, jak to robić. Czyli jeżeli mają na przykład w perspektywie jakiś egzamin, jakiś projekt, to czy wiedzą, jak się do tego zabrać, czy nie potrzebują na początku jakichś dodatkowych kompetencji, w które moglibyśmy je wyposażyć, tak aby to zadanie byli w stanie zrealizować. Bardzo dziękuję Państwu za odpowiedź na to moje początkowe pytanie. Byłem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Jak widać, mamy tutaj kilka grup pytań. Ja w pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do tych, które dotyczą nie bezpośrednio procesu nauczania, uczenia się, ale dotyczą kwestii związanych z nastrojem uczniów, ich samopoczuciem i tak dalej. Czyli te pytania, które dotyczą właśnie tego, jak się uczniowie czują, co czują, czyli też odwołanie do jakichś konkretnych emocji, czy wszystko u nich dobrze. To są, drodzy Państwo, te pytania, które według mnie tworzą fundamenty dla tego, żeby w ogóle podejmować kwestie dezinformacji i problemu fałszywych informacji. No bo możemy zrobić to w ten sposób i my to robimy tak w Akademii Fact Checkingu ze względu na to, że nasza formuła naszych warsztatów polega zazwyczaj na tym, że spotykamy się jednorazowo z uczniami, proponujemy im konkretną grę, która ma na celu zainspirowanie ich do zgłębiania tematu fałszywych informacji i fact checkingu.
ale tak naprawdę cała magia powinna zadziać się później, w momencie, w którym my szkołę opuszczamy, zostawiając nauczycielom, takim jak Państwo, materiały takie edukacyjne, scenariusze zajęć i tak dalej, które no, z Państwa pomocą mogą przyczynić się do tego, że temat weryfikowania informacji będzie z uczniami na dłużej. Natomiast to wszystko może nie być skuteczne, może nie być efektywne w sytuacji, w której w szkole, w Państwa klasach nie będzie właściwych relacji. A dlatego, że weryfikowanie informacji to jest taki temat, w którym bardzo łatwo o błędy, bardzo łatwo o wnioski, które nie są zgodne z rzeczywistością, bo na przykład uczniowie nie dysponują jeszcze wystarczającą wiedzą w tym temacie. To jest w końcu też taki temat, w którym Państwo być może nie czują się komfortowo. Wielokrotnie słyszę od nauczycieli, że ten temat no, sprawia, że są odrobinę przestraszeni, dlatego że obawiają się, że uczniowie będą w tym temacie bardziej biegli niż oni sami. Czyli brak tej wiedzy eksperckiej dotyczącej mediów społecznościowych, weryfikowania informacji czasami sprawia, że ten zapał gaśnie i ta motywacja do podjęcia tego tematu nie jest wystarczająco silna, żeby to się zrealizowało. I myślę, że właśnie jakby receptą, remedium na tego rodzaju obawy, lęki, zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli, jest stałe budowanie relacji w klasie. I te pytania, które tutaj Państwo wskazaliście, związane właśnie gdzieś tam z samopoczuciem uczniów, czy pytaniem o ich własne zdanie, o ich własną perspektywę, i to są pytania, które nam ten fundament mogą dać. Wróćmy sobie teraz do prezentacji, bo chciałbym kontynuować z Państwem temat właśnie zaufania i przejdziemy sobie przez kilka, mam nadzieję, dla Państwa interesujących statystyk, które mam nadzieję trochę rzucą światło na ten temat. Poprosiłbym o sygnał, czy na Państwa ekranach jest widoczny slajd z tytułem Komu ufamy? Będzie to dla mnie potwierdzenie, że jesteśmy na właściwej stronie. Świetnie, mam sygnał od Państwa, że jest wszystko ok, więc możemy działać. Drodzy Państwo, kwestia zaufania to jest fundament tego tematu. Celowo nie rozpoczynałem jakby całego tego cyklu od kwestii zaufania, tylko od razu przeszliśmy do takich twardych kwestii związanych z rodzajami fałszywych informacji, narzędziami, bo pomyślałem sobie, że to jest taka klamra, która nam ten cały temat połączy. Proszę zwrócić uwagę na ten graf po lewej stronie naszego ekranu, który jest wynikiem badań przeprowadzonych w pierwszej połowie 2020 roku. A zatem w czasie, kiedy wielu z nas sięgało do internetu, do mediów tradycyjnych po to, żeby zebrać informacje o rozwijającej się pandemii koronawirusa. I to jest bardzo ciekawy wykres. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj państwa badane reprezentują bardzo różne kręgi kulturowe. Mamy tutaj państwa z całego świata, nie tylko europejskie, ale również amerykańskie, Ameryki, z Ameryki Południowej, Azji, Afryki, więc mamy tutaj cały przekrój państw z całego globu. I proszę zwrócić uwagę, tutaj ten graf jest skonstruowany w taki sposób, że na samej górze są te państwa, w których społeczeństwa mają największe zaufanie do ekspertów w dziedzinie zdrowia, jeśli chodzi o informacje dotyczące COVID-19, no i im niżej na tej liście, tym mniejsze zaufanie właśnie do tych ekspertów zdrowia. No i proszę zwrócić uwagę, że na samym dole tej tabeli mamy Polskę, która jako jedyna, co jest przez autorów tego badania podkreślone, stawia na pierwszym miejscu wśród zaufanych grup nie ekspertów medycznych, ale przyjaciół i rodzinę. Przyjaciół i rodzinę. Osoby, które, jak sięgniemy pamięcią do kwietnia, maja 2020 roku, bardzo często były tak samo kiepsko wyposażone w wiedzę na temat COVID-19 jak my sami. Bardzo często te osoby dzieliły się z nami różnego rodzaju informacjami. My pewnie robiliśmy to samo, chcąc w jakiś sposób wzajemnie się wspierać i informować, ale te informacje niestety często miały charakter wprowadzający w błąd, dezinformacyjne.
zazwyczaj niecelowo, raczej tutaj intencje były dobre. Natomiast sam fakt, że w pierwszej kolejności byliśmy gotowi zaufać przyjaciołom, rodzinie, a nie ekspertom zajmującym się kwestiami medycyny, wirusologii, świadczy o pewnym problemie, z którym się mierzymy w polskim społeczeństwie. Problemie wskazującym na to, że nie tak ważna jest dla nas wiarygodność, rzetelność danego źródła, w tym wypadku czy wiedza ekspercka, a relacja, bliskość z osobami, od których tę wiedzę czerpiemy. Mamy przekonanie, że osoby takie jak nasi bliscy, przyjaciele raczej nie wyrządzą nam krzywdy. Być może w tym wypadku mniejsze zaufanie do grup ekspertów świadczy o tym, że no właśnie, tutaj, że niekoniecznie możemy zaufać, niekoniecznie możemy zaufać ekspertom medycznym, przynajmniej w opinii części społeczeństwa. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy graf, który pokazuje właśnie, że te kwestie zaufania nie są tak oczywiste, jak mogłoby nam się wydawać, i że rzeczywiście coś jest tutaj na rzeczy. Kolejny wykres, drodzy Państwo, zdecydowanie również stworzony przez organizację YouGov, tutaj obfitujący w informacje, ale zaraz postaram się zwrócić uwagę na konkretne elementy, tak żeby się tutaj wśród tych informacji nie zagubić. Tutaj, drodzy Państwo, mamy już z nieco późniejszego okresu wykres, z połowy ubiegłego roku, wskazujący na to, jakie źródła informacji, takich informacji o charakterze newsowym, informacyjnym, są z punktu widzenia polskiego oraz innych społeczeństw najbardziej wiarygodne właśnie w kontekście COVID-19. I tutaj znów uporządkowano nam te kraje w ten sposób, że na samej górze mamy te państwa, które mają największe, społeczeństwa tych państw, które mają największe zaufanie do telewizji, kanałów telewizyjnych, które w danym państwie funkcjonują ogólnie, bez względu na to, czy są to dostawcy publiczni, czy komercyjni. No i znów Polska jest gdzieś tam na samym dole. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku zaufania do telewizji jako takiej, odsetek wśród Polaków to ledwo 35%, a zatem tylko co trzeci Polak był, jakby zgodził się, że telewizja jest dla niego źródłem wiarygodnej informacji. Kiedy przesuniemy się odrobinę w prawo do drugiej kolumny, tej bladofioletowej, okaże się, że ten odsetek jest jeszcze niższy w przypadku telewizji publicznej, czyli tego narodowego dostawcy telewizji, w naszym przypadku TVP. Tutaj z ledwie nawet niecałe 25%, 23%, czyli co czwarty Polak stwierdził, że jest to źródło informacji o koronawirusie, które jest dla niego wiarygodne. W tych pozostałych tutaj też to widać doskonale, że w pozostałych obszarach, dla tych z Państwa, którzy nie korzystają z języka angielskiego, szybko przetłumaczę, że w kolejnych kolumnach mamy gazety, prasę, następnie rząd, w przedostatniej kolumnie lidera, politycznych liderów w państwie oraz komentarze w mediach społecznościowych. Czyli proszę zobaczyć, że tutaj pomimo tego, że mamy do czynienia z bardzo różnymi źródłami informacji, od danych oficjalnych, przez media głównego nurtu, które też mają jakiś, przynajmniej powinny mieć standard dziennikarski, aż po komentarze w mediach społecznościowych, to tak naprawdę mamy tutaj niemal ten sam odsetek osób wskazujący na naprawdę niewielkie zaufanie do tych źródeł informacji. To też pokazuje w kontekście tego poprzedniego naszego grafu, że tak naprawdę zaufanie do jakiegokolwiek źródła informacji na temat koronawirusa z wyjątkiem bliskich i znajomych oraz ekspertów medycznych jest niewielkie, co niestety może prowadzić do wiary, różnego rodzaju teorie spiskowe dotyczące na przykład nieskuteczności szczepień albo jakichś spisków, które za produkcją tych szczepionek na przykład miałyby stać, by wspomnieć chociaż ten przykład, z którym gdzieś tam mierzymy się demagogów w ostatnich miesiącach. Więc to bardzo ciekawie pokazuje, jak w Polsce funkcjonujemy, jeśli chodzi o zaufanie do źródeł informacji, no co prawdopodobnie ma również przełożenie na to, jak źródła informacji są postrzegane przez naszych uczniów, o czym za moment. No właśnie, i zanim udzielę Państwu tej informacji, zanim wskażę konkretne dane, które pokazują, jak uczniowie
reagują na różnego rodzaju źródła informacji, już abstrahując od tego, czy dotyczą te informacje COVID-u, czy innych tematów, no to chciałbym Państwa o to zapytać. Jakie są Państwa intuicje? Poprosiłbym o to, aby weszli Państwo z powrotem do Slido, czy na komputerach, czy na Państwa telefonach, w zależności jak Państwu wygodniej, i odpowiedzieli na to kolejne pytanie. Ja też wrócę do tego miejsca, w którym będą nam się na bieżąco wyświetlały wyniki. I również tutaj uruchomię to kolejne pytanie. O właśnie, czyli proszę raz jeszcze o wprowadzenie tego sześciocyfrowego kodu, chyba że Państwu to pytanie wyświetli się automatycznie, i proszę o uszeregowanie tych pięciu pozycji w kolejności od tego, które Państwa zdaniem uczniowie wskazali jako to, które najczęściej rozpowszechnia fałszywe informacje. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Czyli na samej górze dajemy to, co zdaniem uczniów było w Państwa odczuciu najczęściej uznawane za źródło fałszywych informacji, źródło rozpowszechniania fałszywych informacji. Mamy już pierwszą odpowiedź w rankingu, bardzo się cieszę, więc poproszę tutaj o głosowanie. Państwa głosy powinny automatycznie się u Państwa przemieszać, więc mam nadzieję, że też to wpłynie pozytywnie tutaj na pewną obiektywność tej ankiety, którą sobie w tej chwili przeprowadzamy. Mamy już 8 głosów, ale widzę, że tutaj wśród mamy zdecydowanie więcej uczestników na naszym webinarium, więc zachęcam do tego, żeby te głosy oddawać. Kto zdaniem uczniów najczęściej rozpowszechnia fałszywe informacje? Mamy tutaj 5 odpowiedzi, to jest tylko wybór odpowiedzi, które w badaniu, które za chwilę przywołam, się pojawiły. Politycy, media, trolle internetowe, a więc osoby, które angażują się w dyskusje internetowe tylko po to, żeby polaryzować, podjudzać i tak dalej. Użytkownicy internetu, tutaj mam na myśli regularnych użytkowników internetu, i celebryci, osoby znane, rozpoznawalne albo ze swojej działalności na przykład artystycznej, piosenkarze, aktorzy, albo po prostu z tego, że są znani, jak to bywa we współczesnych czasach. Politycy, trolle internetowe, media, użytkownicy internetu, celebryci. Ostatnie pół minuty na uporządkowanie tego rankingu i za chwilkę przejdziemy do badań, które wskazują, jak jest naprawdę. No dobra, zachęcam Państwa do oddawania głosów, natomiast podsumujmy sobie tę ankietę na ten moment. Mamy na pierwszym miejscu troli internetowych oraz polityków jako te główne źródła fałszywych informacji. No to zobaczmy, na co wskazywali sami uczniowie. Tutaj te dane, które przywołam, to są dane, które zebraliśmy w ramach badania Krytyczny Umysł przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Demagog na przełomie 2018 i 2019 roku. A więc jeszcze przed pandemią tutaj warto mieć to na uwadze. Proszę zobaczyć, mam nadzieję, że wykres jest na Państwa ekranach widoczny. Ponad połowa uczniów wskazała, że ich zdaniem tym najczęściej źródłem rozpowszechniającym fałszywe informacje są najczęściej media. I tutaj, jeśli chodzi o media, traktowaliśmy je szeroko, więc tutaj jakby są zebrane tutaj media, zarówno stacje radiowe, telewizyjne, prasa. I tutaj oczywiście nie sumują nam się te wykresy do 100%, dlatego że uczniowie biorący udział w badaniu, nastolatkowie w wieku od 15 do 19 lat, mogli wskazać kilka odpowiedzi. Warto tutaj zwrócić uwagę, że oprócz mediów mamy jeszcze informacje o dziennikarzach. Tutaj jakby nawet łącząc te dwie dane, moglibyśmy uzyskać nawet większy wynik, więc rzeczywiście z jakiegoś powodu uczniowie w mediach właśnie upatrują tego źródła fałszywych informacji. Co ciekawe, dlatego że media
założenia powinny być tym miejscem, od którego powinniśmy oczekiwać informacji rzetelnych, no bo jeżeli sami nie odwołujemy się do źródeł pierwotnych, takich jak, nie wiem, stenogramy sejmowe, akty prawne, jakieś wypowiedzi ekspertów, badania i analizy naukowe, no to media są tym źródłem, z których tę naszą wiedzę o świecie możemy korzystać. Jak się okazuje, to zaufanie jest dość ograniczone w przypadku uczniów we wspomnianym wieku. Ale nie dotyczy to wyłącznie uczniów, dlatego że prowadzone regularnie przez CBOS badania zaufania społecznego pokazują, że ten brak zaufania do mediów jest widoczny również w kontekście całego polskiego społeczeństwa. Tutaj mamy tabelę, która pokazuje wyniki tych badań w roku 2020. Od góry mamy te instytucje, które są przez Polki i Polaków postrzegane jako godne zaufania. Proszę zwrócić uwagę, na samej górze mamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Wojsko Polskie, NATO, dalej organizacje o charakterze charytatywnym, pomocowym i dopiero gdzieś w kolejnych miejscach mamy instytucje publiczne czy organy publiczne, takie jak prezydenta, rząd, sądy, Sejm i Senat i nawet za parlamentem dopiero media. Proszę też zobaczyć, że to nie tylko niewielka doza zaufania, ale również też duży odsetek tego wprost wyrażonego braku zaufania. Czyli tutaj w przypadku tej listy instytucji, jeśli chodzi o brak zaufania, no to mniej zaufania niż do mediów mamy wyłącznie do partii politycznych. Bardzo ciekawe badanie, które znów pokazuje, że tutaj media jako to główne źródło informacji nie są przez nas darzone zaufaniem. No i teraz tak jak wspomniałem, ta nieufność, ona w jakiś sposób może być uzasadniona. Znaczy, myślę, że każdy dzień przynosi nam nowe przykłady tego, że przekazy medialne są w jakiś sposób zmanipulowane. Ja tylko sobie tutaj staram się otworzyć sekcję Q&A, która z jakiegoś powodu mi się tutaj nie uruchamia, więc jeżeli mają Państwo pytania, które chcieliby Państwo mi zadać, to poprosiłbym o załączenie ich również na czacie, tak żeby mi nic nie umknęło, z jakiegoś powodu tutaj ta opcja nie działa. Wracając do zaufania do mediów. Ona jest w jakiś sposób, ten brak zaufania jest w jakiś sposób uzasadniony. Tutaj duża w ostatnich latach kompromitacja mediów publicznych, nie tylko telewizji, ale również rozgłośni radiowych, sprawia, że to zaufanie jest ograniczone. Też taki dryf polskich mediów w kierunku tego, co nazywamy mediami tożsamościowymi, czyli takimi, których nadrzędnym celem nie jest informowanie rzetelne o rzeczywistości, a raczej kształtowanie opinii, tworzenie obozów wokół konkretnych, nawet nie partii politycznych, a światopoglądów, sprawia, że to zaufanie rzeczywiście jest nadwątlone. Co więcej, coraz więcej Polek, Polaków rezygnuje w ogóle z tradycyjnych mediów na rzecz, nie wiem, programów streamingowych, podcastów czy jakichś programów na przykład na YouTubie, no i w związku z tym to może też wpłynąć na to, że brak wiedzy o tym, jakie aktualnie panują w Polsce standardy dziennikarskie, może sprawiać, że ta nieufność też gdzieś tam z automatu się rodzi. No, natomiast problem, jaki się z tym wiąże, to, że brak zaufania do mediów głównego nurtu, taki cyniczny wręcz, czy bezrefleksyjny, może prowadzić do niebezpieczeństwa wpadnięcia w pułapkę teorii spiskowych, czyli zakładamy, że wszystko to, co w tym głównym nurcie do nas dociera, z założenia musi być fałszywe, właśnie dlatego, że tym mediom nie ufamy, no i w związku z tym może to prowadzić do tego, że będziemy szukali alternatyw. No i znów, jeżeli w przypadku mediów głównego nurtu docierają do nas te informacje, które mniej więcej zazwyczaj gdzieś tam tę rzeczywistość odzwierciedlają, a my im nie ufamy, no to te narracje alternatywne mogą nas sprowadzać na manowce i bardzo często tak się właśnie dzieje. No i teraz przechodząc do takiego bardziej utylitarnego, operacyjnego podejścia do tego tematu, chciałbym, żebyśmy na zasadzie takiego rzutu okiem przyjrzeli się paru takim pomysłom, które mogłyby sprawić, że w jakiś sposób temat właśnie standardu dziennikarskiego, zaufania do mediów podczas naszych zajęć poruszymy. Ja na koniec pokażę Państwu publikację, w jakiej część z tych zadań zebraliśmy, tak abyście mogli Państwo też sobie na spokojnie później się z nią zapoznać i
i zainspirować i wykorzystać te inspiracje w czasie spotkań z Państwa uczniami. Tutaj na przykład mamy dwa wycinki z tego samego portalu lokalnego Gazety Wyborczej, dużego polskiego dziennika, które pozwalają uczniom na takim najbardziej podstawowym poziomie zapoznać się z różnymi treściami pojawiającymi się w tym samym medium i odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się teksty informacyjne od opiniotwórczych. Tutaj po lewej stronie mamy jasny przykład oznaczony komentarza, czyli jest to przykład opinii, ale tutaj też nie zawsze komentarz musi być interpretowany jako opinia, więc warto zwrócić uczniom też na to uwagę. Z prawej strony natomiast przekaz wyłącznie informacyjny, nienacechowany emocjonalnie. Bardzo proste zadanie, ale pozwalające właśnie uczniom skonfrontować się z treścią dwojakiego rodzaju, dotyczącą tego samego tematu. Tutaj zachęcałbym nie tylko do tego, żeby zaprezentować uczniom konkretne przykłady, ale na przykład przejrzeć kilka periodyków, magazynów i wraz z uczniami, czy portali internetowych i wraz z uczniami zobaczyć, które praktyki są dobre, czyli w których miejscach mamy jasne oddzielenie faktów od opinii, a które praktyki medialne są naciągane, być może mogą sprawić, że wprowadzą nas w błąd w sytuacjach, w których na przykład jakiś materiał, który jest opiniotwórczy, nie jest oznaczony jako właśnie komentarz, opinia, a nie daj Boże jakaś reklama czy tekst sponsorowany. Więc to jest jedno z takich podstawowych pytań, które gdzieś tam na co dzień w naszej praktyce edukacyjnej moglibyśmy zadać. I zawsze, kiedy spotykam się z Państwem, rozmawiamy właśnie na temat tej umiejętności odróżniania faktów i opinii. Zastanawiam się, czy po drugiej stronie ekranu, czy w takiej bezpośredniej konwersacji podczas naszych spotkań stacjonarnych, nie padnie takie pytanie, czy przypadkiem ten obszar faktów i opinii nie jest zbyt banalny. Czy nie jest to tak podstawowa umiejętność, której być może nie tyle nie warto rozwijać, co że generalnie nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. No jak się okazuje, badania przeprowadzone w 2019 roku przez NASK na polskim społeczeństwie, na grupie reprezentatywnej, pokazują, że niestety nie jest tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli. Badania wskazują na to, że wśród naszego społeczeństwa kompetencje odróżnienia faktów od opinii są raczej niskie. I proszę zwrócić uwagę, że blisko połowa ankietowanych poprawnie rozpoznała zaledwie 3 z 7 informacji jako fakt bądź opinię. Nie chodziło tutaj o zweryfikowanie, czy fakt, czy jakaś informacja jest prawdą, czy fałszem, a jedynie o ustalenie, czy dane stwierdzenie ma charakter faktu, czy opinii. Czyli blisko połowa ankietowanych odpowiedziała poprawnie na mniej niż połowę przykładów. Co świadczy o tym, że ogólnie z tą kompetencją mamy problem i warto ją rozwijać, nawet tak prostymi zadaniami jak to, które zaproponowałem przed momentem. Tutaj jedna z grafik, którą przygotowaliśmy jakiś czas temu we współpracy z polską ilustratorką Aleksandrą Herzyk, więc też takie materiały mogą Państwo znaleźć na naszej stronie platformademagog.org.pl. Ja trochę tutaj może będę podrzucał tego rodzaju inspiracje. Proszę nie traktować tego w kategoriach jakiejś autopromocji, reklamy. Chodzi mi jedynie o to, abyśmy w ramach tego spotkania mieli też okazję do tego, aby podzielić się z Państwem tym, co udało nam się do tej pory wypracować. Ale my tego rodzaju odsiewanie faktów od opinii robimy w Demagogu, w naszym portalu na co dzień, szukając tych treści, które jesteśmy w stanie poddać dalej weryfikacji. Ten proces nazywamy media scanem. Polega to na tym, że zarówno w internecie, jak i w mediach tradycyjnych mamy grupę, cały zespół osób, które przegląda, monitoruje wywiady prasowe, audycje, programy telewizyjne, właśnie w tym celu, aby wyłapać jak najwięcej wypowiedzi, które potencjalnie mogą być przez nas zweryfikowane. A zatem wypowiedzi, które odwołują się do informacji mierzalnych, do tego, co po weryfikacji może okazać się faktem. Natomiast w przypadku uczniów, szczególnie tych młodszych, raczej odwodziłbym Państwa od prezentowania wypowiedzi polityków, chyba że któryś z polityków aktualnie wśród Państwa uczniów jest jakoś specjalnie na topie. I zamiast tego odwołał się do przykładów i osób z popkultury. Tutaj na przykład po lewej stronie Sanach, polska wokalistka, niesamowicie w ostatnich miesiącach popularna,
podejrzewam, że również wśród Państwa uczniów. Więc zamiast proponować jakieś teksty wypowiedzi polityków, zachęcam do tego, aby znaleźć wypowiedzi, wywiady z osobami, które są przez Państwa uczniów obserwowane, na przykład w mediach społecznościowych, i żeby co jakiś czas zatrzymywać na przykład takie wideo i zadać uczniom pytanie, czy ten fragment wypowiedzi, który przed chwilą usłyszeliśmy, to jest informacja, którą jesteśmy w stanie zweryfikować, czy mamy do czynienia wyłącznie z opinią. Znów bardzo proste zadanie, ale powtarzane wielokrotnie na różnych przykładach, coraz bardziej zaawansowanych i zniuansowanych, może rzeczywiście sprawić, że dzieciaki, uczniowie będą w stanie lepiej wyłapywać te treści, które są opiniami. I w ten sposób też siebie uchronić przed zbyt pochopnym przejmowaniem cudzych opinii za swoje. No, rzecz, którą ja, gdybym nadal pracował w szkole, miałem taką przyjemność przez parę lat, ale te czasy minęły. Gdybym pracował na co dzień z uczniami, to na pewno zadanie, które bym mi zaproponował, polegałoby na tym, aby zobaczyć, jak ten sam temat jest prezentowany w różnych stacjach telewizyjnych. Dziś mamy już sporo dowodów na to, że wiadomości telewizji publicznej niestety mają charakter propagandowy, no ale tutaj temat propagandy, między innymi na zajęciach języka polskiego, na pewno jest przez Państwa prowadzących ten przedmiot podejmowany, więc warto sięgnąć i po takie materiały. Jasne, uczniowie raczej nie oglądają wieczornych dzienników, aby pozyskać informacje, raczej szukają tego w innych źródłach, ale warto wykorzystać te przykłady, dlatego że właśnie w nich często możemy zobaczyć bardzo duże różnice w podejściu do prezentowania rzeczywistości. Tutaj pokażę Państwu też jeszcze jedną statystykę, która myślę jest warta przywołania. To jest statystyka z badań przeprowadzonych w 2018 roku. Instytut Dyskursu i Dialogu w Toruniu poddał analizie właśnie próbki różnych materiałów newsowych w tych trzech stacjach telewizyjnych. No i tutaj z tego wykresu wynika, jakie stacje i w jakim procencie w zauważalny sposób różnicowały standard i podejście wobec różnych stron sporu politycznego. Tutaj, jak widać, wiadomości w tym procederze wiodły wówczas prym, natomiast widać, że też była rozbieżność całkiem spora wśród stacji komercyjnych. Więc mamy też takie badania, które pozwalają nam potwierdzić, że to, co gdzieś tam w debacie publicznej jest już traktowane jako coś oczywistego, rzeczywiście się dzieje. I tutaj w tym kontekście kolejny temat, do którego przemyślenia Państwa zachęcam, a mianowicie coś, co kryje się pod bardzo takim fajnym anglojęzycznym terminem framing, którym w języku polskim nazwalibyśmy ramowaniem, ale to niewiele mówi. Chodzi mianowicie o to, aby pokazać uczniom, że przekaz medialny czy treści, które pojawiają się w mediach społecznościowych, to jest jakiś wycinek rzeczywistości. No i nas powinno interesować i powinniśmy zadawać takie pytania, w taki sposób krytyczne myślenie, do krytycznego myślenia pobudzać, aby zadać sobie pytanie, co w danym przekazie medialnym zostało ujęte, czyli co jest w danej ramce wewnątrz tego materiału, a co mogło zostać uwzględnione, ale z jakichś przyczyn uwzględnione nie zostało. I tutaj kilka pytań, które też Państwu we wcześniej wspomnianej publikacji zaproponowaliśmy, i też informacje o tym, gdzie można te pytania odnaleźć, Państwu później przekażę. A więc pytania o to, jakie strony sporu pojawiają się w materiale. Jakie argumenty są przywoływane na poparcie test poszczególnych stron sporu i czy argumenty po jednej i po drugiej stronie rzeczywiście są dobrane w sposób pozwalający na dobre zrozumienie problemu i perspektywy dwóch stron. Czyje wypowiedzi bądź opinie zostały uwzględnione w danym nagraniu, a które głos jakich stron sporu na przykład nie został uwzględniony. W końcu, jakie zagadnienia dotyczące danego problemu zostały poruszone, a jakie nie. Tutaj oczywiście te pytania mają taki dość ogólny charakter, więc one mogą teraz nie przywoływać żadnych konkretnych skojarzeń, ale weźmy na przykład problem na granicy polsko-białoruskiej i tutaj już zadając sobie te pytania jesteśmy w stanie na pewno sobie szybko dojść do wniosku, jakie
jakie na przykład strony sporu powinny w danym materiale zostać uwzględnione, abyśmy mieli poczucie, że ta rzeczywistość rzeczywiście zostaje dobrze przez media zilustrowana. I w końcu, czy są zauważalne jakieś różne standardy stosowane wobec różnych stron sporu. Czyli to są te pytania, które również warto w kontekście analizy przekazów medialnych sobie zadać. I dlaczego? Dlatego, że w przypadku, w którym sięgamy po jakąś treść i myślę, że uczniowie, którzy są, podejrzewam, raczej niespecjalnie obyci z przekazami medialnymi, takim informacyjnymi, newsowymi, mogą sprawić, że bez względu na to, jakie tam fakty zostaną przywołane, jaka historia zostanie tam opowiedziana, to będzie potraktowana jako coś prawdziwego. Nawet wszystkie fakty w tej historii oczywiście mogą być prawdziwe, ale tak długo jak ta historia, narracja nie obejmuje wszystkich stron sporu, które w danym materiale powinny być uwzględnione dla zachowania jego obiektywizmu czy bezstronności, no to ryzykujemy, że rzeczywiście uczniowie potraktują jakiś materiał jako dokładnie odwzorowujący rzeczywistość. Dlatego warto pytać nie tylko o to, co w danym tekście na przykład czy w materiale się pojawia, ale przede wszystkim to, czego w tym tekście nie ma. Myślę, że to jest też takie ciekawe podejście, jeśli chodzi o badanie literatury, że nie tylko zastanawiamy się, poddając jakiś tekst analizie, interpretacji, nie tylko zastanawiamy się nad tym, co w tym tekście jest, ale również czego w tym tekście nie ma i dlaczego autor na przykład pewnych tematów nie zdołał się poruszyć. Czasem to nam pokazuje pewien kontekst, do którego autor na przykład się nie musiał odwoływać, bo w danym etapie w przeszłości, czy w danym, nie wiem, wieku, stuleciu, pewne rzeczy po prostu rozumiało się samo przez się. I tutaj kolejna porcja, tutaj tych inspiracji jest kilka. Mam nadzieję, że zechcą Państwo jeszcze do tego później wrócić, czy właśnie sięgając po publikacje, czy odsłuchując ponownie nagranie z tego spotkania, żeby zerknąć jeszcze sobie na to ponownie. Tutaj jest z kolei taka propozycja z naszej strony, żeby zadawać pytania, które pozwalają na zebranie faktów, ale również na wyrabianie opinii. Czyli tutaj czytamy sobie tę tabelę w taki sposób horyzontalny, że z jednej strony, jeżeli uczniowie zbierają fakty na jakiś temat, mogą zapytać na przykład, jakie przyczyny doprowadziły do zaistnienia sporu, natomiast jeżeli sami chcą na jakiś temat wyrobić opinię, no to zadadzą pytanie o to, czy rozmiar sporu był adekwatny do przyczyn, czy na przykład strony w jakiś sposób i z jakiegoś powodu nie eskalowały konfliktu, choć początkowo przyczyny wcale by na taką eskalację nie wskazywały. Można zadać pytanie, czy w interesie której ze stron było na przykład eskalowanie danego sporu i tak dalej, i tak dalej. Czyli proszę zobaczyć, że tutaj te pytania mogą nie tylko pozwolić uczniom zebrać informacje na dany temat, co powinno być pierwszym etapem procesu, ale również stworzyć swoją własną opinię. Czyli w pierwszej kolejności zachęcam do tego, aby wraz z uczniami oddzielać fakty od opinii, opinie odrzucić na bok, żeby się nimi nie sugerować, zebrać wszystkie niezbędne fakty i dopiero na ich podstawie analizować tę sytuację i wyrabiać swoją własną opinię, być może później konfrontować to z opiniami innych. Długi, zawiły proces, ale na pewno pozwalający uczniom na dużo bardziej taką krytyczną analizę przekazów medialnych i konfrontację z informacjami, których te pytania dotyczą. Oczywiście znów, to jest taki poziom meta dotyczący tych ogólnych pytań, natomiast tutaj Państwa zadaniem już będzie zaproponowanie takiego tematu, który spotka się z zainteresowaniem uczniów, no i podjęcie tej analizy na podstawie tych pytań, ale właśnie w takich kontekstach, które sprawią, że uczniowie tematem będą zaciekawieni. Tutaj ja oczywiście się rozgadałem, to jest w moim przypadku standard, o co Państwa przepraszam, ale mam ten komfort, że te materiały będą w formie nagrania dostępne dla Państwa również w późniejszym czasie, dlatego zostawię tutaj ten slajd, będzie można do niego wrócić. Zachęcam również, żeby ten temat zadawania właściwych pytań uzupełnić również o wątek zadawania właściwych zapytań w wyszukiwarce internetowej. Najczęściej odwołujemy się do wyszukiwarki Google, ale tutaj te operatory wyszukiwania mają zastosowanie również w części innych wyszukiwarek. Na czym polegają? Polega ich zastosowanie na tym, że jeżeli wykorzystamy je w naszym zapytaniu w wyszukiwarce, no to mamy szansę w bardziej efektywny sposób dotrzeć do wyników wyszukiwania, które rzeczywiście nas interesują. I tak na przykład stosując operator site z języka angielskiego strona,
jesteśmy w stanie wyszukać słowa kluczowe w konkretnej domenie bądź na konkretnej stronie internetowej. Ja na przykład, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, szukałem danych, które pozwoliłyby mi opowiedzieć o tym, jaki jest poziom zaufania Polaków do instytucji publicznych. Wiedziałem, że na takie dane powoływaliśmy się na portalu demagog.org.pl, w związku z czym sprecyzowałem właśnie takie zapytanie, żeby na stronie demagog.org.pl wyszukać hasło zaufanie. I w wynikach wyszukiwania otrzymałem interesujące mnie rezultaty. Jeżeli zastosujemy operator file type, czyli rodzaj pliku, tutaj mamy szansę otrzymać wyłącznie wyniki w takim formacie, jakiego poszukujemy. Na przykład, jeżeli chcemy wyszukać podstawę programową kształcenia ogólnego, ale wyłącznie w formacie PDF, dodajemy odpowiedni operator file type i po dwukropku wpisujemy rozszerzenie PDF. No i w ten sposób w wynikach mamy już tylko interesujące nas pliki. Trzecim z takich najpopularniejszych operatorów jest symbol minus czy myślnik. W tym wypadku zestawienie właśnie terminu czy słowa kluczowego demagog i odjęcie terminu fact check pozwala nam przesiać przez to internetowe sito wyniki, które dotyczą zarówno demagoga jako organizacji fact checkingowej. No i mamy tutaj w efekcie raczej to, co słowo demagog znaczy w swoim pierwotnym znaczeniu. Więc zachęcam do tego, aby również podczas zajęć zaproponować uczniom bardziej takie precyzyjne kierowanie zapytań do wyszukiwarki. Z inspiracji odsyłam Państwa jeszcze na dwie strony. Pierwsza z nich, edukacja medialna edu.pl, przepraszam, czyli portal, na którym znajdą Państwo wiele dodatkowych sugestii, jak rozwijać wśród uczniów krytyczne myślenie, jak zachęcać ich do tego, aby świadomie ewaluowali treści, które czytają w sieci. No to jest duży plus szkoły, że mają Państwo tą możliwość, żeby nawet w takich, żeby podjąć takie wyzwania, takie ćwiczenia, które uczniowie pewnie na własną rękę by nie podjęli, natomiast w przestrzeni szkoły jest na to szansa. I w końcu, o właśnie, to jest ta publikacja, do której Państwa odsyłam, znajdą ją Państwo na tej wspominanej już przede mnie dzisiaj wielokrotnie stronie platformademagog.pl. To jest publikacja, którą przygotowaliśmy dla Związku Harcerstwa Polskiego i właśnie z tej publikacji zaczerpnąłem kilka pomysłów na takie aktywności edukacyjne, które mogą Państwo przedsięwziąć wraz ze swoimi uczniami na lekcjach. Więc zachęcam do tego, żeby z tej publikacji również skorzystać. A dla tych z Państwa, którzy posługują się językiem angielskim, również fenomenalny materiał edukacyjny znajdujący się na stronie core.stanford.edu. To jest właśnie taki program nauczania dotyczący edukacji medialnej, krytycznego myślenia, zorientowany wokół trzech pytań, które widzą Państwo na ekranie, czyli kto stoi za informacją, jakie są dowody i co mówią inne źródła. I w oparciu o te trzy podstawowe pytania, twórcy tutaj tego programu z Uniwersytetu Stanforda proponują wiele bardzo ciekawych aktywności edukacyjnych, więc też bardzo gorąco polecam te źródła.